Za przybycie tutaj pod redakcję Rzeczpospolitej. Żegnam się z moją firmą, w której spędziłem parę lat jako dziennikarz. To były piękne lata i chciałem podziękować przede wszystkim kolegom z Rzeczpospolitej. Uważam, że z tych tytułów, dla których pisałem. Żegnam się z Rzepą, ale nie żegnam się z moimi kolegami, u których zawsze znalazłem duże wsparcie. Przede wszystkim również chciałem podziękować mojej rodzinie. Zachowali się. Niedługo wrócimy! Nie ma swego, co by na dobre nie wyszło. Także ale zło popełnił Hajdarowicz. Państwu również dziękuję i chciałem zapewnić, że pracuję tutaj nadal wielu wspaniałych ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi i nimi korzystamy. Jesteśmy z Panem. Panie redaktorze, czegoś Pan żałuje dzisiaj? Nie żałuję dzisiaj niczego, dlatego że wykonywałem swój zawód tak, jak go najlepiej potrafię i będę go wykonywał dalej. Spotkamy się gdzieś indziej. Zapraszam Państwa do czytania moich tekstów, ponieważ ja nadal pozostaję dziennikarzem. Mam nadzieję, że będę miał gdzie publikować. Pojawiło się już kilka ofert i za te oferty również z mediów niezależnych chciałem wszystkim serdecznie podziękować, bo to dla mnie też jest bardzo ważne wsparcie tak w środowisku Gazety Polskiej, czy portalu Niezależna, czy portalu Polityce. Wielu innych portali, gdzie znalazłem nowych przyjaciół, a gdzie pracuje również sporo starych przyjaciół. Chciałem podziękować również kolegom, dziennikarzom z innych mediów, które stanowią właściwie cały przekrój mediów polskich. Ja może nie będę wymieniał ich nazwisk, ale właściwie nie ma tam takiego medium, wśród których przynajmniej nie znalazłbym cichego wsparcia, bo niektórzy oczywiście mogą się bać o swoje miejsca pracy. Ja pokazałem, że praca dla mnie jest ważna, ale nie jest chęć zostania w jakimś miejscu, nie jest rzeczą dominującą i dziękuję po prostu za to wszystko. Zwiąże się Pan na stałe z jakąś redakcją? Na obecnym etapie rozważam pozostanie dziennikarzem niezależnym, który będzie współpracował z kilkoma tytułami i czerpał po prostu swoje dochody z kilku miejsc. A po tych słowach o braku udokumentowania tego tekstu, zamierza Pan coś zrobić, jakąś drogę prawną wobec wydawcy? Jestem w tej chwili w konsultacjach z prawnikami. Dla mnie to oczywiście stwierdzenie, bo o braku rzetelności dziennikarskiej po 22 latach publikowania tekstów, które czasami Polską wstrząsały, że przypomnę aferę hazardową czy parę innych tekstów. No jest to uwłacza mojej godności jako dziennikarza. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję i jeszcze raz chcę podziękować mojej rodzinie, a w szczególności żonie i dzieciom.